W dzisiejszym odcinku. Co ty tu dzisiaj robisz? Chcę zobaczyć, w którym miejscu z silnikami się poci. Bo tu jest dużo takiego płynu z wodą. Coś podchodzi w ogóle? Jest październik. 9 i jest prześliczna pogoda i przyjechaliśmy sobie tak tylko na weekend taki techniczny, nie pływamy nigdzie, sprzątamy na jachcie, układamy różne rzeczy, mieszkamy chwilę, sprawdzamy, no zawsze jak jest rejs, to nie ma nigdy na to czasu, a teraz po prostu na spokojnie jesteśmy tylko we dwójkę i możemy przez wszystkie dziury zajrzeć i posprawdzać, co tam jeszcze przygotować do sezonu zimowego. W tym roku nie chcemy wyciągać jachtu z wody, będziemy korzystali z niego jak najwięcej się da, żeby w zimie może też się uda popływać. Święta na jachcie. Może się uda święta na jachcie, może Sylwestra, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie teraz Arek właśnie sprawdza, co tam słychać u silnika. Co ty tu dzisiaj robisz? Chcę zobaczyć, w którym miejscu z silnikami się poci. W którym miejscu się z silnika poci. Dziś są jakieś wycieki płynów eksploatacyjnych. Trochę oleju, trochę płynu chłodniczego. I chcę to wyczyścić, wysprzątać i zobaczyć skąd i gdzie cieknie. No i patam sobie. Pasek można byłoby trochę podciągnąć. No trochę jest za luźny. Dobrze byłoby teraz odpalić go. Dziś musimy korbę znaleźć, bo to też jest na korbę, że go... A to dobra sprawa jest. Na pychową korbę. Teraz czekamy kilka sekund, aż świece się nagrzeją. A wy rozważcie zasubskrybowanie. Uwaga. Teraz dodaję gazu. Patrzę. Tu jest dużo takiego płynu z wodą. Tu jest taki zawór. Który pobiera wodę. I woda idzie do silnika. Wychodzenia. Tak. Ale jakaś jest gdzieś nieszczelność. Nie wiem na razie jeszcze gdzie. Jak żeśmy płynęli w przechyle, to tutaj przez ten przelot przelewała się i tu wchodziła głęboko do zęsy. Czyli tu jest wszystko suche, bo to jest ten sam płyn. Co tutaj? Tak to ja wydedukowałem. Szuruburu następuje? Tak, szuruburu. Tak właśnie spędzamy sobie niedzielę. Znaleźliśmy wilgoć. Zastanawiamy się, czy to przecieka nam kadłub, czy tylko kondensacja. Chętnie przeczytamy wasze pomysły na ten temat. W którym to jest miejsce dokładnie?
Coś tam łapę. Tu, to jest tu. Pod knagą generalnie, nie? Tu tak, o. Czy się podchodzi w ogóle? No. No jak przykładasz ręcznik, to on się robi mokry teraz? To jest załamanie? To było miękkie, to nie jest miękkie. To po prostu jeszcze ten klej taki jest, wiesz? To by trzeba było wysuszyć całkowicie. No tu jeszcze ten klej jest taki. Pierwsza taka warstwa tego kleju dużo jest, nie? Potem dochodzisz do suchego, białego plastiku. Tak. Tu też jest taki, widzisz ten klej jeszcze, nie? Mm. Bo to jest, widzisz, to wszystko tam jest zdrowe. No. To by mi wpadło, ja to dosyć silno robię, nie? Nie powstydził. Ja wiem. To by się nikt nie powstydził.